serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Karłowicz, reprezentuję Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna, które zorganizowało dzisiaj to spotkanie. Spotkanie dzisiejsze będzie transmitowane na żywo, nagrywane, ponieważ jesteśmy w trakcie realizacji jednego z naszych projektów Telewizji Obywatelskiej Rzecz Jasna. Spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o tym, jak planowana reforma oświaty będzie wyglądać w Ostródzie, jakie skutki przyniesie tutaj. Dużo słów pada w mediach na temat tego, jak ta reforma się odbije echem w całej Polsce, ale my chyba tak najbardziej chcielibyśmy wiedzieć, jak to dotknie nas tutaj na miejscu, dzieci, rodziców, nauczycieli. Dzisiaj zaprosiliśmy na nasze spotkanie panią Bożenę Kowalską, przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Olsztynie. Oraz pana Janusza Kozielskiego, prezesa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP. Dzisiaj odważnie związki się stawiły na spotkanie. Zaprosiliśmy też władze miasta, ponieważ no, one są tak jakby tutaj najbardziej władne, żeby mówić o tym, jak to wszystko będzie wyglądać na miejscu. Niestety, jak państwo widzą, miejsce jest puste, więc ja pozwolę sobie zrobić taką jedną rzecz. Ale żeby nie być stronniczym, to chcielibyśmy tutaj, bo wystosowaliśmy zaproszenie do Urzędu Miasta, otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź i to jest właśnie odpowiedź, którą my otrzymaliśmy. Nie, nie są wszyscy chorzy. Czy ja mam to odczytać, czy państwo? Dobrze. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na debatę dotyczącą planowanych zmian sieci szkół w Ostródzie. Pragnę poinformować, że jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji funkcjonowania ośmioklasowych szkół podstawowych, która oparta jest jedynie na projektach aktów prawnych związanych z reformą systemu edukacji, m.in. projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz ustawy Prawo oświatowe. W związku z ciągłymi zmianami projektów tych ustaw zbyt wczesne jest podawanie opinii publicznej szczegółowych ustaleń związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych w naszym mieście. Nadmieniam, że ostateczne decyzje zostaną podjęte do dnia 31 marca 2017 roku, a projektowane uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przekazane zostaną do społecznych konsultacji w styczniu 2017 roku. Zwracam się w uczynku z upoważnienia burmistrza miasta Norbert Gesek, zastępca burmistrza miasta. Wrócę teraz do mapy drogowej na chwilkę. Ta mapa drogowa została na początku tego tygodnia wysłana do szkół. Panie, które są ze szkół na pewno, z dyrekcji, widziały tą mapę, więc tylko chciałabym, tak żeby państwo zwrócili uwagę, że mapa zaczyna się w lutym 2016, teraz mamy listopad 2016. Dużo czasu im zajęło przygotowanie infografiki, ale jest dość skomplikowana, więc może to pewnie dlatego. No tak, i ci, którym najwięcej pytań tak naprawdę, myślę, że można by było zadać, są nieobecni, ale z państwem przyszli, to oczywiście będziemy rozmawiać. Zwrócę się najpierw do państwa, jako do osób, które pracują na rzecz nauczycieli. To, co tak naprawdę najbardziej chyba jest podnoszony, taki problem, to zwolnienia nauczycieli, które, no jak pani minister twierdzi, nie są żadną straszną rzeczą, bo pozwalają człowiekowi dokonać zmian w swoim życiu. I tak, no, człowiek może wtedy się jakoś otrząsnąć i coś w życiu zmienić. Co państwo na to? No ja bym chciała, żebyśmy mogli wybierać. Ja jestem nauczycielką, ale się to zaczęło. Tak, dobrze. Moi państwo, ja bym chciała powiedzieć tak, że chciałabym zmieniać swoje życie zgodnie ze swoim scenariuszem, a nie takim, jak mi ktoś dyktuje. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to nie jest prawda, co mówi pani minister o tym, że nie będzie zwolnień nauczycieli. My też to liczymy, widzimy, przeliczyliśmy siatkę godzin i z pewnością, jeżeli chodzi o miasta, duże miasta, może to nie będzie jeszcze tak źle. Natomiast najgorzej będzie w bardzo małych miejscowościach i na wsi. Tutaj z pewnością będzie dużo zwolnień,
dlatego że wiedzmy o tym, że po prostu tych godzin nie ma. Więc z pewnością nie będzie to czas łatwy dla nauczycieli i pracowników obsługi administracji. Bo przecież część budynków może nawet nie będzie już oświatowa, ta, która jest obecnie. W związku z tym na pewno również i pracownicy obsługi administracji też stracą pracę i my bardzo nad tym ubolewamy. Ale proszę Państwa, no pokażcie mi tę machinę, która zatrzyma to, co postanowiła sobie ekipa rządząca. Naprawdę. Jedynie protest społeczny, ale to naprawdę bardzo, bardzo liczny, mógłby chyba coś odmienić. Chociaż powiem Państwu, że patrząc i oglądając determinację pani minister Zalewskiej, coraz bardziej albo coraz mniej wierzę w to, że to można cofnąć. Więc przez pewien czas, owszem, też myśleliśmy w taki sposób i próbowaliśmy rozmawiać, ale uważamy, że w tej chwili, jeśli całe społeczeństwo nie zechce wyrazić swojej opinii na ten temat, a z pewnością jest podzielone, to 1 września będziemy mieli wprowadzoną tą reformę. I tak naprawdę to naszym zadaniem w tej chwili jest jak najczęstsze rozmawianie z samorządami, żeby ta sieć szkół była na tyle wypracowana, żeby jak najmniej ludzi utraciło pracę. To na tyle. Proszę Państwa, ja reprezentuję Związek Nauczycielstwa Polskiego i pewnie zdążyliście zauważyć, że my już od wielu, wielu miesięcy bardzo mocno protestujemy przeciw tym proponowanym przez panią minister zmianom. Była pikieta pod urzędami wojewódzkimi, teraz ostatnio 19 listopada byliśmy w Warszawie. Pewnie część Państwa też na tej manifestacji była i zauważyła, że uczestniczyli w manifestacji środowiska rodziców i środowiska samorządów, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie. Także coraz szerszy front jest przeciwników tej reformy. Natomiast cały czas słyszymy, że reforma jest perfekcyjnie przygotowana, nie mamy się czego obawiać. Rodzice powinni spokojnie spać po dzieciom, nie stanie się skrzywda. A my jednak uważamy, nie tylko my, bo ja nawet nie chcę prezentować tutaj stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo ono jest jednoznaczne, ale jak Państwo w internecie poszperacie, to zobaczycie, że i wszystkie największe korporacje samorządowe są przeciwne, i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, czyli dyrektorzy są przeciwni tym zmianom. Środowiska naukowe, uczelnie wyższe, naukowcy zajmujący się badaniami edukacyjnymi są przeciwne tej reformie, czyli w zasadzie ja nie znam środowiska zainteresowanego oświatą, które byłoby zwolennikiem tych propozycji. Ja często zadaję pytanie panu kuratorowi, bo spotykamy się na takich spotkaniach. Proszę mi podać środowisko eksperckie, oświatowe, zajmujące się edukacją, które w sposób oficjalny poparło tą reformę. Nie ma takiego, ja nie mogę znaleźć. Oczywiście mamy pojedynczych profesorów, polityków związanych z PiS-em, którzy są zwolennikami tych zmian. Co więcej powiem, nie wiem, czy Państwo mieliście okazję oglądać wczorajszy program Czarno na Białym. Profesor Samsonowicz, pierwszy minister edukacji narodowej po tych przemianach, negatywnie wyraził swoją opinię. Profesor Winfrey, profesor Handke, ministrowie edukacji, którzy te reformy wprowadzali, przeciwni są likwidacji gimnazjów. Nie ma poważnych argumentów merytorycznych za tym, żeby burzyć strukturę naszego systemu. Zbudowaliśmy jeden z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie. Cały świat zastanawia się, jak to możliwe jest, że przy tak niewielkich nakładach udało nam się osiągnąć taki sukces. Oczywiście my nie mówimy, że szkoła nie powinna się zmieniać. Ona powinna się zmieniać, bo ona z natury swojej rzeczy podlega ewolucji, zmienia się otoczenie szkoły, zmieniają się oczekiwania rodziców, zmieniają się oczekiwania dzieci. My powinniśmy tę szkołę zmieniać, ale nie w taki sposób. Zauważcie Państwo na ten schemat. W lutym pani minister ogłosiła, że będzie reforma. Były debaty, cały czas powołuje się pani minister na debaty, na to, że tak naprawdę tą reformę napisało całe społeczeństwo, że były szerokie konsultacje. Natomiast jak
uda Wam się dotrzeć, zresztą ja mam przy sobie stanowiska wszystkich tych środowisk, które są zainteresowane tymi zmianami, to wszędzie znajdziemy jedną tezę. Nie było konsultacji, nie ma merytorycznego uzasadnienia, nie widzimy potrzeby zmiany tego systemu. Natomiast jeśli chodzi o zwolnienia, oczywiście one będą. Z jednej strony jest to związane z niżem, ale generalnie, kiedy samorządy zaczynają przymierzać się do nowej struktury szkół, do nowych obwodów, bo nie wszystkie samorządy przyjęły taką postawę jak państwa samorządy. Generalnie mniejsze samorządy się zbytnio nie przyglądają temu, co w ich miejscowościach będzie, natomiast duże samorządy bardzo się przyglądają, bo to jeszcze jest bardziej skomplikowana materia. Oprócz Olsztyna. No ale... Olsztyn ma 4 gimnazja, nie wiem co z nimi będzie. W każdym razie my mamy twarde dane. To nie są dane Związku Nauczycielstwa Polskiego. To nie jest żadna propaganda, że my sobie usiedliśmy i wymyśliliśmy, że 37 tysięcy nauczycieli, około 30 tysięcy pracowników administracji i obsługi traci pracę. My mamy konkretne przykłady, konkretne dane z samorządów. Miasto Warszawa w budżecie zaplanowało 60 milionów złotych na odprawy dla zwalnianych nauczycieli. Kiedy przeanalizujemy to, biorąc pod uwagę odprawy, to jest ponad 3300 etatów. Łódź 400 etatów. Lublin 700 etatów. Dzisiaj znalazłem uchwałę miasta Częstochowy 200 etatów i 3,5 miliona złotych na odprawy. Mała gmina Rzeczyca, mam uchwałę z tejże gminy, skierowaną oczywiście do pani minister, oni obliczyli, że około 20% nauczycieli straci pracę. Ale my mówimy o nauczycielach, ale w tym całym systemie najważniejsze są dzieci. A my nie mamy podstaw programowych, my nie mamy ramowych planów nauczania, my nie mamy podręczników, a podstaw programowych nie tworzy się w ciągu paru tygodni. A tak pani minister robi. I mamy wirtualne zespoły ekspertów. Mamy eksperta, który dowiedział się, że stoi na czele zespołu z gazety. Wczoraj też parę osób, które uczestniczyło w tych debatach, powiedziało, że to jest fikcja i parodia. Były te debaty, ale żadna z debat nie była poświęcona reformie i wprowadzeniu nowego ustroju szkolnego. To były debaty poświęcone szkołom zawodowym, bezpieczeństwu, finansowaniu oświaty i szkolnictwu specjalnemu. Żadna debata nie była poświęcona nowej strukturze szkolnej. Nie robi się reformy w ciągu paru miesięcy. Zresztą sama pani minister podawała przykład Finlandii. Finlandia 7 lat przygotowywała się do tego, żeby zmienić ustrój szkolny. Badania, analizy, dyskusje, podstawy programowe. My pod koniec listopada dowiemy się o podstawach programowych, a jest pytanie, a kiedy dyskusja nad tymi podstawami? I mamy zbudowanie, jeszcze chwileczkę, ostatnie słowo. Budujemy podstawy programowe wyrywkowo dla klasy pierwszej, czwartej i siódmej. Czyli uczeń klasy trzeciej nie wie, czego będzie się uczył w klasie czwartej. Uczeń, jak trafi do klasy czwartej, nie będzie wiedział, czego się będzie uczył w klasie piątej. Także jest gorący apel do rodziców. Zainteresujcie się tym, co spotka wasze dzieci. Gimnazjalista wygaszanego gimnazjum z trzeciej klasy, który nie kończy szkoły, wraca do klasy ósmej szkoły podstawowej. Raz już szkołę podstawową skończył. Ma 2 lata do tyłu w swoim życiorysie. I to jest przemyślana reforma. To jest wszystko perfekcyjnie przygotowane. Nie wiem, ja żałuję, że nie ma przedstawicieli parlamentu reprezentujących PiS. Powiem Państwu, że ja w wielu spotkaniach uczestniczę, część spotkań organizuję sam. Zawsze zapraszam parlamentarzystów z PiS-u. Mnie interesują. Przepraszam bardzo, widzę, że jest Nowoczesna, bo mieliśmy spotkanie i z posłem, pan Puchem, mieliśmy spotkanie z posłami opozycji. Ja wiem, co oni mówią. Ja wiem, jaki oni mają stosunek do tego. Ja jestem zainteresowany merytoryczną rozmową z tą częścią parlamentu, która będzie podejmowała decyzję. Zapraszam. Nie przyjeżdżają. Boją się merytorycznej dyskusji. W momencie, kiedy przechodzimy na konkrety, oprócz tych sloganów, które słyszę od pana kuratora, że wszystko jest perfekcyjnie przygotowane i niech braść nauczycielska się nie martwi, kiedy schodzimy na poziom konkretów, nie ma już odpowiedzi. I tak to wygląda, proszę Państwa.
Ja chciałam powiedzieć, że my zapraszaliśmy przedstawicieli partii, przedstawicieli, którzy, tak, no, partii rządzącej. Zaprosiliśmy pana obecnie ministra, prędzej ministra Babalskiego oraz panią poseł Orzechowską. No niestety, panią senator, przepraszam. Niestety nie mogli się stawić, bo też chcieliśmy usłyszeć ten głos. No, debata ma to do siebie, że chcemy wysłuchać wszystkich stron. No, rozmawiamy z tymi, którzy są. Tak wkładając trochę kij w mrowisko, chcielibyśmy pokazać państwu sondę, którą przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Ostródy. Sonda była pod... pytanie było proste, podstawówki czy gimnazja? Chciałabym, żebyście państwo posłuchali. Czy wie pan, że rząd przygotowuje reformę oświaty? Nie wiem o tym. A, że szkoły mają zmieniać? Nie, nie wiem. Wie pani, nie interesuję się na razie takimi sprawami. Czy wie pani, że rząd przygotowuje reformę oświaty? No wiadomo, wszyscy wiedzą przecież. Czy będzie podstawówka, czy dalej gimnazjum? To co ma być, podstawówka chyba. O skutkach w Ostródzie nie wiem, co ja bym chciała wiedzieć, bo wie pani, ja już chodziłam, co prawda kończyłam 7 klas szkoły podstawowej, potem 4-letnią czy 5-letnią. No i było dobrze, a gimnazjum nie wiem, bo różne są opinie na ten temat, ale jak pokazują rankingi, wcale źle nie stoimy z gimnazjami, więc nie wiem, co tu jest grano, co tu chodzi. Czy to jest tylko spełnienie obietnic przedwyborczych? Czy wiedzą państwo o reformie oświaty, która będzie wprowadzona przez... Ja chodziłam do 8-klasowej szkoły i uważam, że tak powinno być. Tak. Co chciała pani wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? Ja wiem, myślę, żeby... Dobrze było, żeby to było z korzyścią dla dzieci. Tak naprawdę, bo tak najważniejsze to jest tylko dobro dzieci. A tak naprawdę to... Trudno mi powiedzieć, jak będą, bo jeszcze tak naprawdę wyników nic nie wiemy. Jak to tam się zakończy i jak to dalej tam będzie trwało. Coś słyszałam. I co chciałaby pani wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? Czym to będzie rzutowało na przyszłość? Czy nauczyciele nie stracą pracy? Ile to będzie kosztowało? Jak zwykle kominy. Z platformy kurczę już robili swoje, niby fajnie ludzie. A teraz kolejne miliardy pójdą w błoto. I to nie tylko podatników. Nie mają na co pieniędzy wydawać. A co chciałby pan wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? Co, może to być na dobre, ale na razie to... Tylko mieszają ludziom w głowach, mieszają, miliardy wyrzucają, ale... Jak było dobre, to jak jest, to wstawić to na kilka ładnych latek. Jakie będą skutki, to może nie wiemy, ale natomiast bardzo popieramy tę reformę. Nie wiemy, kiedyś tak było. I chcą wrócić do tego, co było normalne. Największą krzywdą to była ta reforma wprowadzająca gimnazja. A teraz nie wiem, może rzeczywiście się już nie jest za późno, żeby to wracać, no ale zobaczymy. To, żeby było 8 klas? Słyszałam. I co chciała pani wiedzieć na ten temat tej reformy, o skutkach tej reformy w Ostródzie? Ojejku, trudno powiedzieć. Ja się wychowałam kiedyś, co były 8 klas i mi się wydaje, że tamte czasy były lepsze jak te, co teraz są, te gimnazja były i takie tam. Mi się wydaje, że chyba w kierunku nauki dzieci chyba się polepszy. Czy słyszał pan, że rząd przygotowuje reformę oświaty? Tak, owszem, słyszałem. I co chciałby pan wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? No, co bym chciał wiedzieć, to... Tak wie pan, mnie to specjalnie nie interesuje, bo... Nie mam ani dzieci w tym wieku, ani wnuków, także no, raczej mi to tak z boku to jest. Czy słyszał pan, że rząd przygotowuje reformę oświaty? No, słyszałem. A co chciałby pan wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? Ja za ciemny jestem, pani, że miał jakiś, pani tutaj wypowiedział się albo przeciw, albo za. Ja jestem za głupi, no po prostu, tak jest, no taka prawda jest. Nie chcę mi tutaj zawracać głowy,
które moje słowo by się w ogóle nie znaczyło do nikogo, ani do pani, ani... Dziękuję bardzo. No tak, oczywiście to wybieraliśmy osoby przypadkowe, które akurat można było spotkać na miesiąc. Nie jest to grupa reprezentatywna, nie jest to sondaż profesjonalny, ale no jakieś tam pojęcie daje. Generalnie rzecz biorąc, jak Państwo widzieli, albo ludzie nic nie wiedzą, albo ich to nie obchodzi, albo ich to nie dotyczy. Albo najlepiej, tak jak kiedyś było dawno temu, to przecież my wyszliśmy na ludzi i jakoś to, i to przecież to i nasze dzieci wyjdą na ludzi. No właśnie, ja bym się chciała zapytać, żeby Państwo powiedzieli coś na ten temat. No to dlaczego, jak kiedyś było dobrze z tymi ośmioklasowymi podstawówkami, to czemu teraz ma być źle? Moi Państwo, no oczywiście wcale nie jest tak, dlatego że świat się zmienia. I to nie jest prawda, że jeżeli powrócimy do tego, co było stare, to będzie tak samo i pięknie. Ja też kończyłam 8 klasę, może Państwo w większości też kończyli. I powiedzcie mi, czy mieliście komputer, czy mieliście taką swobodę przebywania poza domem, powrotów o którejś tam godzinie. No nie, chyba tak nie było, więc wcale powrót do starego systemu nie zmieni młodzieży i postępu, który nastąpi. W związku z tym nie uniknie się kłopotów, problemów w wieku dojrzewania poprzez zmianę systemu edukacji. Ja uważam, że gimnazja naprawdę przez te 16 lat wypracowały już dobry sposób działania i postępowania z młodzieżą. I z pewnością sobie radzą. Na pewno sobie bardzo dobrze radzą. I nie trzeba teraz burzyć tego, żeby te dzieci przenosić. Poza tym jeszcze była jedna powód tej zmiany. Chciano oddzielić młodzież od dzieci najmłodszych. I właśnie ten system, który mamy w tej chwili, to powodował, że uczeń byłej siódmej klasy, teraz uczeń gimnazjum, był oddzielony od tych najmłodszych uczniów. Mamy jeszcze jedne badania mówiące o tym, że więcej jest agresji w szkołach podstawowych niż w gimnazjach, bo tam mimo wszystko, jeżeli ona nawet funkcjonuje, to po pierwsze nauczyciele potrafią sobie z nią poradzić, a po drugie to są mniej więcej równolatkowie. Więc nikt nikomu tutaj nie bardzo może podskoczyć, tak? Są mniej więcej w jednym wieku. Nie jest to nie wiadomo jak długi czas. Szkoda tylko, pewnie, myślę, że tutaj w większości się zgodzimy, że faktycznie potrzebne jest czteroletnie liceum. Ale można było to zrobić, nie budować czegoś nowego na zgliszczach, tak? Czyli na likwidacji gimnazjum. Można było tę, jak gdyby, szkołę podstawową i gimnazjum inaczej rozdzielić. Może to mogłoby być 4 plus 4 chociażby, tak? Poza tym, no jeszcze jest jedna rzecz. Ten pomysł, który ma teraz być, to myślę, że jak tutaj siedzicie Państwo, to jeżeli jesteście nauczycielami, to z pewnością są to nauczyciele gimnazjum. Natomiast, no niestety, nauczyciele ani szkoły podstawowej, ani liceów ogólnokształcących nie bardzo jak gdyby włączają się w tę dyskusję. I my jako związkowcy, i myślę, że w imieniu Janusza też mogę to powiedzieć, my jako związkowcy z tego powodu ubolewamy, bo środowisko jest w jakiś sposób podzielone. I to też nam nie daje siły, żeby skutecznie walczyć. Więc to jest bardzo istotne. Natomiast tutaj jeszcze jedna rzecz mówiąca o młodzieży. Pewnie szkoła musi się zmieniać. Z pewnością podstawa programowa musi się zmieniać, dlatego że wymogi XXI wieku są zupełnie inne niż były w wieku XX. To są tak zwane kompetencje miękkie, które powinny przygotowywać człowieka do funkcjonowania w życiu młodego człowieka, tak? Wśród ludzi, do pracy w grupie, do ciągłego uczenia się, zdobywania. Ci młodzi ludzie, którzy skończą szkoły i skończą na przykład studia, będą musieli na przykład zmieniać zawód kilka razy w swoim życiu. To nie będzie już tak, jak myśmy to mieli, tak? Ktoś postanowił być nauczycielem i pięknie przez całe 35 lat tym nauczycielem był.
Więc z pewnością my mówimy o tym, zmianie podstaw programowych i dostosowaniu ich do tych realiów, które są. I myślę, że takie podstawy programowe ciągle powinny jednak być w jakiś sposób unowocześniane, o tak bym to nazwała, po to, żeby ten młody człowiek był coraz lepiej przygotowany, ale nie można tego robić tak znienacka. Solidarność uważa, że w żaden sposób nie można w tak szybkim tempie wprowadzać reformy. Naprawdę, do czego trzeba się dobrze przygotować? Do tego jest potrzebny czas, do tego jest potrzebna dyskusja i wypracowanie tego, co ma być najlepsze. Bo w momencie, kiedy uczniowie zaczną funkcjonować w dorosłym życiu, to się dopiero okaże, na ile ta szkoła im się przydała i na ile oni potrafią funkcjonować. To znaczy tak, proszę Państwa, ta sonda nie jest dla mnie zaskoczeniem, natomiast nasuwa się taki jednoznaczny wniosek, że no, duże zadanie przed naszym środowiskiem nauczycielskim, żeby z tą informacją docierać do rodziców. Bo rodzice albo się jeszcze dzisiaj mało tym interesują, ci co się interesują, to już wyrażają swoje zaniepokojenie. Natomiast chodzi o to, żeby dotrzeć do rodziców informacją, czy dla ich dzieci może być ta zmiana systemu edukacji. Jesteśmy w zjednoczonej Europie, mamy układ Schengen, możemy spokojnie przemieszczać się po Europie i między innymi te zmiany strukturalne miały też na celu dopasowanie naszego systemu szkolnego do systemu szkolnych funkcjonujących w większości krajów europejskich. Żeby rodzina, wyjeżdżając z dziećmi, dla tego swojego dziecka mogła znaleźć odpowiedni poziom edukacyjny. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jednolitą, ośmioklasową szkołę podstawową w ramach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bo tymi państwami, te państwa są objęte badaniami, to taki system jednolity ośmioklasowy ma Turcja. Tylko czy Turcja jest tym kierunkiem, który można wybrać, żeby tam znaleźć swoje szanse życiowe? We wszystkich innych krajach europejskich jest trzystopniowa struktura. Szkoła podstawowa, ja mam juridis dane, szkoła podstawowa kończy się, zaczyna się czwarta, szósta klasa, kończy się, zaczyna się w wieku 4-6 lat, kończy się w wieku 10-12 lat. Potem mamy gimnazjum, ewentualnie to się nazywa szkoła średnia pierwszego stopnia i potem mamy szkołę średnio drugiego stopnia. Oczywiście w strukturze czasami są to, no nazwijmy, zespoły, czyli w jednym organizmie podstawówka i ten drugi etap jest, często to są oddzielne jednostki prawne, czyli szkoła podstawowa oddzielnie funkcjonuje, ten drugi etap oddzielnie. Oczywiście mamy też kraje, gdzie edukacja zaczyna się od lat 7, ale to jest inny temat. I trzeba rodzicom tłumaczyć, że skracamy edukację powszechną z 9 lat do lat 8, że o rok wcześniej trzeba będzie podejmować decyzje życiowe, do jakiej szkoły pójść. Samorządy gminne, stowarzyszenia prowadzące szkoły zwracają uwagę, że generalnie na terenach wiejskich szkoły są przystosowane do 6 oddziałów i często około 40% szkół wiejskich funkcjonują oddziały przedszkolne, czyli jak pojawią się dwie dodatkowe klasy, samorządy zwracają uwagę na to, że będą likwidowane oddziały przedszkolne. W dużych miastach, ja mam dane z Ursynowa i Stargówka w Warszawie, Ursynów oszacował, że ta zmiana struktury spowoduje, że kolejne 750 dzieci w wieku przedszkolnym nie będzie miało miejsca przedszkola. Także naprawdę my mamy tutaj wiele argumentów pokazujących, że nie powinno to być wprowadzane, szczególnie w tak szybkim tempie. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na niekonstytucyjność tych rozwiązań w kontekście podwójnego rocznika. Kiedy roku szkolnym 2019-2019 dwa roczniki pojawią się w szkołach no, ponadgimnazjalnych, czy też ponadpodstawowych. Konstytucja gwarantuje równy dostęp do edukacji. W tym roku szkolnym tego równego dostępu do edukacji nie będzie. Także tych problemów, na które my zwracamy uwagę, jest coraz więcej. I warto by było, żeby tą wiedzę mieli rodzice.
A rodzice na razie różnie się tym interesują, także gorący jeszcze raz apel do koleżanek i kolegów. Rozmawiajcie z rodzicami, pokazujcie rodzicom te wszystkie rzeczy, które mogą negatywnie odbić się na życiu dzieci. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze tak, jeżeli chodzi o te argumenty do rodziców, to przecież jeżeli mamy już XXI wiek, to chcielibyśmy jak najlepsze mieć warunki dla własnych dzieci, tak? A jeżeli chcielibyśmy mieć najlepsze warunki, to po pierwsze chyba powinna być standaryzacja liczebności uczniów w klasach, tak? Czyli chcielibyśmy, żeby tych uczniów było dajmy na to 25 i żeby był podział na grupy. Nie był uzależniony od ilości uczniów, bo w tej chwili jest taki system, że w zależności od tego, ile liczy klasa, to w niektórych przedmiotach już można podzielić na grupy, a w niektórych nie. To jest jedno. Druga sprawa to jest kwestia najmłodszych dzieci, które będą musiały chodzić na zmiany przy przepełnionych szkołach. Ja pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę w szkole, to moi Państwo, dzieci się uczyły na 3 zmiany. I tak będzie. Dzieci kończyły lekcje 18:20. To co można powiedzieć o takim pierwszaku, który będzie zaczynał lekcję o godzinie 14:00, a od godziny 7:00 będzie na świetlicy, gdzie będzie tych dzieci nie wiadomo ile, tak naprawdę jeden na drugim. Więc tutaj chodzi o to, żeby rodzice sobie z tego zdawali sprawę, bo sami Państwo widzieliście, występowali ci, którzy mają dzieci nawet, jak gdyby tutaj i odprowadzał Pan dzieci do szkoły i właściwie nie umiał niczego więcej powiedzieć na ten temat, jak to będzie wyglądało. No tak, poza tym jeszcze ja dodałabym, że zmianowość spowoduje też, nie będzie możliwości prowadzenia zajęć dodatkowych, tak jak w tej chwili dla dzieci. Po prostu nie będzie ani czasu na to, ani miejsca. Bardzo się cieszymy, że Państwo tak tłumnie przybyli. Mieliśmy taką koncepcję, że będziecie Państwo zadawać konkretne pytania, bo taka miała być ta debata, to miała być debata o konkretach. Nie chcieliśmy rozmawiać tutaj o takich sloganach, które wszyscy możemy przeczytać. I chodziło też nam o to, żeby kierować się głównie emocjami, bo tych jest pełno, brakuje konkretów w debacie publicznej. No ale nie bardzo jest komu zadać pytanie. No też rozumiemy, że jest to trochę dla samorządów po kółcze gniazdo, które zostały im podrzucone. Oni muszą sobie potem z tym wszystkim poradzić. Na pewno nie będzie łatwo. Jeżeli można, bo myślą przewodnią tego spotkania było to, jak będzie ta przyszłość wyglądała edukacji w Ostródzie. Ja może powiem, oczywiście nie wiem, jak ona będzie wyglądała, mogę się domyśleć. No oczywiście, jeżeli pani minister i rząd realizują swoje plany, to gimnazjum nie będzie, ale ja Państwu chcę pokazać, jakie są rozwiązania prawne, jakie możliwości są przekształcania gimnazjum, co z tą szkołą można zrobić od strony prawa. Można szkołę gimnazjalną przekształcić w szkołę podstawową. Można. Można gimnazjum przyłączyć do szkoły podstawowej i ono wygaśnie, bo nie będzie na to. Można gimnazjum przekształcić w liceum ogólnokształcące. Gimnazjum można przekształcić w szkołę branżową pierwszego stopnia. Gimnazjum można przekształcić w technikę. Czyli od strony prawnej takie są rozwiązania. Natomiast na ile w praktyce możliwe te rozwiązania są do zastosowania? Wyobraźcie sobie Państwo samodzielne gimnazjum, które decyzją miasta, Rady Miasta, zostaje przekształcone w szkołę podstawową. Pojawia się pytanie, skąd dzieci do tej szkoły podstawowej? Czyli mamy, przekształcamy dwie klasy gimnazjalne, wygaszane jak gimnazjum, no i potencjalnie można zrobić nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Czyli mamy klasę pierwszą szkoły podstawowej i dwie klasy gimnazjalne, wygaszanego gimnazjum. Można oczywiście znaleźć inne rozwiązanie. Czyli zmienić obwody szkolne, administracyjne, z aktualnie funkcjonujących szkół, część dzieci przenieść do nowo utworzonej placówki. Czyli załóżmy, z klasy drugiej jakiejś szkoły połowę dzieci administracyjnie, nie wiem, alfabetycznie połowę przenosimy do tej nowej placówki. Wyobrażacie sobie Państwo reakcję rodziców? Jak rodzice podejdą do takiego problemu, kiedy ich dziecko jest wyrwane ze środowiska, do którego już się przyzwyczaimy, do koleżanek, kolegów, do swojej wychowawczyni i jest przenoszone do nowej placówki. I miasto ma dylemat, co lepiej, czy zlikwidować gimnazjum
i narazić się na niezadowolenie kilkudziesięciu ludzi, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, którzy części pracy nie znajdą, czy też narazić się na niezadowolenie kilkuset rodziców, którzy będą mieli pretensje o to, że ich dziecko administracyjnie zostało wyjęte ze szkoły do innej placówki. Politycznie bardziej się opłaca zlikwidować gimnazjum. Można gimnazjum przekształcić, no załóżmy, w liceum. Miasto podejmuje decyzję, że przekształca gimnazjum w liceum, ale musi być na to zgoda starostwa jako organu, dla którego zadaniem własnym jest prowadzenie szkół ponadpodstawowych, ponad gimnazjami. Wyobrażacie sobie Państwo, że starostwo zgodzi się na to, żeby konkurencja się pojawiła? A teraz weźmy pod uwagę małą gminę. I mała gmina chce podstawówkę, gimnazjum przekształcić w liceum. Praktycznie jest to niemożliwe, bo do tej pory niektóre gminy próbowały tworzyć licea, nie udawało się to. Już nie mówię o szkole branżowej. Czyli to są od strony prawnej rozwiązania możliwe, ale w praktyce bardzo trudne do zastosowania. Mi się wydaje, że w większości samorządów po prostu gimnazja będą wygaszane i w perspektywie likwidowane. Ja jestem ze Szczytna, u nas są dwa samodzielne gimnazja i już my wiemy na 90%, że te samodzielne gimnazja zostaną przyłączone do szkół podstawowych, a w perspektywie zlikwidowane. Także no, tak to mniej więcej sytuacja będzie wyglądała. Jeszcze tak jest, że te budynki szkolne teraz obecnych szkół podstawowych nie są w stanie pomieścić już kolejnych uczniów. W związku z tym, skoro nie są w stanie, to tak jak mówimy, albo zmieniamy obwody szkół i to podejmuje Rada Miasta taką uchwałę, musi podjąć taką uchwałę, moi Państwo, i wszystkich poinformować mieszkańców do końca lutego. Natomiast pan kurator, który teraz będzie zatwierdzał sieć szkół według tych nowych przepisów, ma prawo zrobić to i może to zrobić do 17 marca. Więc to też jest taka niekonsekwencja bardzo duża. Może być taka sytuacja, że część w tych mniejszych miejscowościach dzieci będą musiały być dowożone do jednej szkoły jakiejś zbiorczej, tej na przykład po byłym gimnazjum, tak? Czyli wracamy do tej tak zwanej kiedyś gminnej szkoły zbiorczej. I kto wie, czy tak nie będzie, ponieważ no na przykład myśmy byli ostatnio na spotkaniu i mówił wójt Lubajna? Lubomina, który właśnie mówił, że on po prostu nie ma szans na to, bo ma dwie szkoły, jedną ma szkołę podstawową, sześcioklasową i tam już nie ma, gdzie zmieścić uczniów kolejnych. Natomiast ma drugi zespół szkół, gdzie ma szkołę podstawową i gimnazjum i niestety te dzieci, które ukończą tamtą szkołę podstawową, znaczy ukończą, nie ukończą, do 7. i 8. klasy i tak będą musiały być przywiezione do tego zespołu szkół. Więc to jest kolejny argument, który mówi o tym, że no to rozwiązanie nie jest do końca przemyślane w żaden sposób, a z pewnością nie macie Państwo, i ja też nie mam takiego poczucia, że ono zostało z nami skonsultowane. Ja mam jeszcze takie pytanie o gimnazja niepubliczne. Mamy w Ostródzie dwa gimnazja niepubliczne. Co z nimi? No, droga postępowania taka sama, czyli te gimnazja też będą musiały zostać zlikwidowane, ewentualnie organ prowadzący, czyli ta osoba fizyczna czy stowarzyszenie będzie musiało podjąć decyzję przekształcenia szkoły podstawową. Ale ja chcę jeszcze zwrócić uwagę, no, mimo wszystko dalej w kontekście uczniów, bo pojawiły się ramowe plany nauczania, dwukrotnie one szybko zniknęły, to też pokazuje perfekcyjność przygotowania, bo jeżeli jesteśmy perfekcyjnie przygotowani, to już powinniśmy, jeżeli coś dajemy do wiadomości publicznej, no to już tego pomysłu bronimy. One się pojawiają, znikają i na razie znowuż na stronie ministerialnej nie mamy ramowych planów nauczania, ale z tych informacji jakie się ukazały. My zrobiliśmy taką analizę, ja to rozsyłałem do prezesów. W starej 8-klasowej szkole podstawowej w cyklu od klasy 4 do klasy 8 na 4 przedmioty chemia, biologia, geografia, fizyka
było w cyklu rocznym przeznaczone ponad 1000, tam bodajże 25 godzin. Jak pojawiły się gimnazja, ta liczba godzin na te przedmioty w cyklu 6-letnia szkoła, 3-letnie gimnazjum spadła tam o 170 parę godzin. Teraz według projektu ministerialnego nowych ramowych planów nauczania w tej szkole podstawowej, która ma powstać, będzie jeszcze mniej godzin na te przedmioty, czyli de facto w porównaniu ze starą 8-klasową szkołą podstawową proponuje się około 315 godzin w cyklu rocznym mniej na te 4 przedmioty. Czyli to jest konkretna konsekwencja dla nauczycieli szkół podstawowych, tych uczących tych przedmiotów, że może być problem z zabezpieczeniem ich etatów. Zauważcie Państwo, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej, zrzeszające ponad 5 tysięcy dyrektorów szkół z całej Polski z różnych poziomów nauczania, na kongresie w Gdańsku przyjęło jednoznaczne stanowisko krytykujące to, co rząd chce zrobić. Czyli dyrektorzy szkół średnich i szkół podstawowych, kiedy analizują te ramowe plany nauczania i te projekty, też dokładnie widzą, że dla ich nauczycieli może zabraknąć pracy. Tam nawet doszło do takiej sytuacji, że przerwali dyrektorze spotkanie z wiceministrem Kopciem, bo on nie był w stanie w sposób merytoryczny uzasadnić dyrektorom, tam było ponad 1200 dyrektorów, nie był w stanie merytorycznie uzasadnić, dlaczego te zmiany pani minister i rząd chce wprowadzić. Czyli mamy no bardzo ważne środowisko dyrektorskie, które w sposób sceptyczny, wręcz negatywny stosunkowuje się do tych wszystkich propozycji. I w szkole średniej mówi się o 4-letnim liceum. Ale na te 4 przedmioty przewiduje się, ja to mam, już nie pamiętam dokładnie, ale też kilkadziesiąt godzin mniej niż w aktualnie 3-letnim liceum. Czyli tu generalnie cykl kształcenia się nie zmienia, ale zobaczcie Państwo, jak zmieniają się ramowe plany nauczania, ile mniej przewiduje się godzin na przedmioty ścisłe. Oczywiście ja doceniam historię, ona jest potrzebna, ona kształtuje przyszłego obywatela, patrioty i tak dalej, no ale te wyzwania współczesnego świata to jednak w sposób istotny wskazują, że te przedmioty ścisłe są bardzo ważne i one będą coraz ważniejsze, bo te technologie się zmieniają, rozwijają, a ta wiedza jest potrzebna, żeby znaleźć po tym miejsce na rynku pracy. Historia nie da nam miejsca na rynku pracy. Przysposobienie obronne nie da nam miejsca na rynku pracy. A te przedmioty ścisłe, no jednak dają dużo większe szanse znalezienia miejsca na rynku pracy. Jeszcze jest jedna grupa nauczycieli ze szkoły podstawowej, a mianowicie mamy, proszę Państwa, w Polsce 19 tysięcy nauczycieli przyrody. Przyroda ma być teraz tylko parę godzin w klasie czwartej zostać, a ci nauczyciele, którzy mają przyrodę, to ukończyli studia podyplomowe, czyli oni są na przykład geografami, fizykami, chemikami, czy uczyli, podstawowe ich wykształcenie jest takie, o którym ja mówię, i teraz oni wrócą na swoje etaty częściowo. Więc już ci, którzy do tej pory byli, z tych 19 tysięcy zostanie tylko garstka, która będzie uczyła przyrody tylko w klasie czwartej szkoły podstawowej. Reszta natomiast będzie musiała uczyć przedmiotów tych, których uczyli się na studiach, tak? Mają pierwsze swoje wykształcenie i to też jest kolejny problem. No jest też problem z tymi, którzy mogą tylko przyrody uczyć, a niczego już potem więcej. To znaczy, jeżeli ktoś ma studia podyplomowe, to musi mieć najpierw magisterskie przygotowanie pedagogiczne z innego przedmiotu też. Dobrze. Ja chciałam się zapytać, żeby tak podnieść rękę jak w szkole, ilu mamy nauczycieli dzisiaj na spotkaniu? A ilu mamy rodziców? Jest trochę rodziców, super. To ponieważ dzisiejsze spotkanie jest zapisywane cyfrowo, wprawdzie no, władze są nieobecne, ale może Państwo macie pytania do władz miasta i my po prostu to przekażemy panu burmistrzowi te pytania. No skoro spotykamy się tutaj, ma być debata publiczna, to oczywiście państwa głosy są bardzo cenne, ale też bardzo cenne są wątpliwości i pytania, które pojawiają się wśród państwa. Czy ktoś ma pytanie, które chciałby zadać nieobecnym? Albo obecnym, może państwu, tak. Znaczy,
publicznie na proteście w Warszawie i wszyscy, którzy się wypowiadają, mówi, jest związek, który popiera reformę, chce być. Jakie stanowisko centralne? Pani wyraźnie się opowiedziała, ale co ma właśnie Solidarność Nauczycielska? To, co ja powiedziałam na początku, powiedziałam, że opinia sekcji krajowej, bo to właściwie jest sekcja krajowa oświaty, wypowiedziała się na temat tej reformy, że uważa, że jeżeli już ona ma być w takim kształcie, czyli zmiana systemu jako takiego, to z pewnością nie powinna być wprowadzona w takim tempie, jakim jest wprowadzana. Czyli to wymaga przede wszystkim dobrego przygotowania. Natomiast i walczymy w tej sytuacji, muszę Państwu powiedzieć, no jakby przeprowadzona została kalkulacja też, polityczna w jakiś sposób, tak, że nie możemy, nie mamy takiej siły w parlamencie, który uchwala tę ustawę, żeby można było powiedzieć, że jesteśmy w stanie to zmienić zamysł ekipy rządzącej. Ja powiem tak, my tutaj spotykaliśmy się i spotykamy się na terenie naszego województwa. Ostatnie nasze spotkanie było we wtorek. Nasze władze wypowiedziały się, że w proteście jako takim nie uczestniczymy, tak? No bo to był proces ZMP. W związku z tym no, trudno powiedzieć, żebyśmy my nie uczestniczyli. Dobrze. Ale, proszę Państwa, my jako bierzemy udział w tych negocjacjach i rozmawiamy cały czas z Panią Minister na temat pakietu osłonowego przede wszystkim. To, na czym nam najbardziej zależy. Ja nawet dzisiaj przyniosłam tutaj Państwu, żeby powiedzieć, że pierwsze zdanie tylko przeczytałam o opinii sekcji krajowej. Do przedłożonych projektów ustaw Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zgłasza zastrzeżenia i uważa, że projektowana w nich reforma ustroju szkolnego nie jest należycie przygotowana, zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń osłonowych dla nauczycieli zwalnianych z wygaszanych gimnazjów oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym kosztów kompensacyjnych związanych ze zwolnieniem. Udział brało bardzo wiele różnych środowisk. Tam kto...
kto by to widział. Dużo rodziców było, dużo było samorządowców, dużo częściej występowało. Oczywiście nie do końca mi się podobają te wystąpienia polityczne, nie? Uważałem, że rodzice tak, stowarzyszenia tak, samorządowcy tak, politycy nie są nam akurat na tym etapie potrzebni, chociaż też musimy z nimi rozmawiać, bo oni będą te decyzje podejmowali. Natomiast ja mimo wszystko uważam, żeby był silny, jednoznaczny głos Solidarności, może już nie tyle sekcji krajowej, ale Solidarności jako związku, bo no, taka jest struktura Solidarności, wy jesteście elementem tego, my jesteśmy jako ZNP samodzielnym związkiem. Gdyby Duda, przewodniczący Solidarności, jednoznacznie powiedział, naprawdę by nam to bardzo dużo pomogło, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja już abstrahuję od różnic politycznych, bo wiem, że one zawsze mają jakiś wpływ na to, co robimy. Tak samo jak nam się zarzuca, że my jako związek podpisaliśmy z SLD porozumienie za likwidacją. Ja nawet mam tutaj te porozumienie. Tam wręcz jest napisane, że bronimy ustroju szkolnego aktualnie funkcjonującego. Natomiast polityką bardzo łatwo się mijać z prawdą, chociaż te kłamstwa można bardzo łatwo zweryfikować i obalić. I się dziwię politykom, którzy z mównicy sejmowej mówią nieprawdę, chociaż pewnie mają świadomość, że w każdej chwili to nieprawdę można zweryfikować. No i tak, ale tak to funkcjonuje. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie? Proszę bardzo. Ja przepraszam, może, nie, pytanie będzie, nie, propozycja będzie z pytaniem. Wolę przez mikrofon, bo jak tak w sali, to trzeba podnieść głos i ta dyskusja nagle zrobi się ostra. Mam pytanie do organizatorów, ponieważ edukacja to nie jest tylko ten pierwszy i drugi poziom, który ma być tylko pierwszym, tak? Także szkolnictwo ponadgimnazjalne, czy ponadpodstawowe, ono się będzie nazywał, czy władze starostwa też były zapraszane, bo brakuje tej kartki. Pan Andrzej Liczkowski osobiście go zapraszał. Brakuje tej kartki, dlatego było pytanie, czy są rodzice. Ja akurat jestem rodzicem, mój syn poszedł do pierwszej klasy gimnazjum i właśnie to mnie interesuje, czy w 19 roku szkoły w Ostródzie zapewnią dla mojego syna edukację na odpowiednim poziomie, bo niestety ja z kimś rozmawiam, mówię, jak będzie bardzo dobry, to się dostanie. A ja mówię, on nie jest dobry, on jest średni, tylko ich będzie tak dużo, że ten średni to będzie nagle słaby. A co z tymi, którzy, no niestety, z innych przyczyn nie są wybitni? Czy ja jako rodzic patrzę w ten sposób? I propozycja do organizatorów, jeżeli pytania, bo było do Urzędu Miasta, to może zróbmy też pulę pytań do starostwa, bo to jest równoznaczne. Reforma idzie na całej szerokości. Dziękuję. Trochę krótki kabel jest, przepraszam. Tak, oczywiście, ma pan rację. To znaczy to trochę i nasz błąd, bo w takim razie powinniśmy też tutaj umieścić obok Urzędu Miasta Starostwo Powiatowe. Zapraszam do starosta Wiczkowski. Pan starosta Wiczkowski mówił, że jeżeli będzie mógł, to się pojawi. Pytanie przekażemy do pana starosty, oczywiście. Proszę państwa, jeżeli już mówimy o tym szkolnictwie ponadpodstawowym perspektywie, to chcę zwrócić uwagę, że pani minister zapowiada pojawienie się nowego typu szkoła albo nowej nazwy, zamiast szkoły zawodowej, szkoła branżowa. I od 1 września też ma się rozpocząć nabór do nowego typu szkoły. Natomiast tam w ogóle my nic nie wiemy, czy jakiekolwiek prace nad podstawą programową trwają, bo mówimy o szkole podstawowej, my mówimy o liceum 4-letnim, że tam prace trwają, że są zespoły. Natomiast o szkole branżowej, oprócz tego, jak ona gdzieś tam w teorii ma wyglądać, praktycznie my nic nie mówimy. A do tej szkoły też trzeba podstawy programowe pisać. Polska Izba Książki, wydawca podręczników, w swoim negatywnym stanowisku do pani minister wydawcy napisali, że jeżeli do końca listopada nie pojawią się podstawy programowe, to nie ma szans na napisanie dobrych podręczników. Nie ma szans. Pani dyrektor, ja słuchałem takiej audycji internetowej, gdzie wypowiadała się dyrektor dużej szkoły podstawowej, dobrej szkoły podstawowej w Warszawie. I ona mówiła, że podstawa programowa to jest pewien logiczny ciąg, to jest jakaś całość. Nie może być pisana podstawa programowa do klasy 1, 4 i 7. Bo nauczyciele pracują zespołowo, no państwo pracujecie, to zespoły macie, spotykacie się, nauczyciele nauczania początkowego.
dyskutujecie, jakie wnioski wyciągacie. A tutaj no, jest totalny chaos. Zresztą środowisko naukowców zajmujące się badaniami edukacyjnymi też na to zwraca uwagę. Że, no, kto mógł wpaść na taki pomysł, żeby fragmentarycznie pisać podstawy programowe? A ci, którzy zajmowali się pisaniem podstaw programowych, jednoznacznie mówią, że podstawę programową pisze się rok, ale żeby dobrze napisać, to trzeba mieć przynajmniej półtorej roku czasu. A my tutaj mamy kilka tygodni na to, żeby no, stworzyć podstawę programową. I to znowuż mamy to perfekcyjne przygotowanie reformy edukacji. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? No więc słuchajcie Państwo, jest i powtarzalna okazja. Te wszystkie pytania trafią. Możliwe, że nie będziecie mieli okazji wcześniej, znaczy później tych pytań zadać. Skoro jesteśmy w trakcie dyskusji, są też rodzice, są nauczyciele gimnazjów, czy są nauczyciele szkół podstawowych oprócz mnie? Czy zostały policzone koszty, jakie będą w związku z likwidacją typu odprawy nauczycieli, odprawy kadry tutaj administracyjnej i obsługi, czy likwidację w ogóle całej, praktycznie całej bazy szkoleniowej? Czy ktoś to skalkulował? Ile to po prostu ktoś może... ile to będzie kosztować? Ile to może kosztować nas obywateli wszystkich? Bo to jest, no, miasto nie ma swoich pieniędzy, państwo nie ma swoich pieniędzy, to wszystko są nasze pieniądze wyjęte z naszej kieszeni. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te koszty, nie, to najpierw oczywiście pani minister mówiła, że to będzie reforma bezkosztowa, niezauważalna ani przez nauczyciela, ani przez rodziców, ani przez dzieci. Potem, kiedy samorządy zaczęły się tu przyglądać, przymierzać w swoim stanowisku, samorządy, wszystkie największe korporacje samorządowe, jest ich 6, które wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, negatywne stanowisko zajęły, mówiąc, że nie było konsultacji, że nie widzą merytorycznych postaw, ale także pokazują koszty. W granicach miliard, półtora miliarda. Ja mam uchwałę miasta Pszczyna, krótka uchwała, ale skierowana do wszystkich rządzących. I w uzasadnieniu radni Pszczyny piszą, że w ciągu 2 lat reforma będzie to niewielkie miasto kosztowała około 15 milionów złotych. Dostosowanie szkół do tych nowych wymogów. Ale musimy mieć świadomość, że jeżeli samorządy staną przed koniecznością takich wydatków, będą szukały pieniędzy. A te pieniądze między innymi są w naszych regulaminach wynagradzane. Chcę Państwu powiedzieć, że jest też nowy pomysł, że teraz co roku będziemy siadać z organem prowadzącym jako związki, negocjować regulaminy wynagradzania i nie będzie tej reguły dodatków wyrównawczych, o których niektórzy mówią, że jest to 14. pensja. Czyli to też jest realne niebezpieczeństwo, że w kontekście tych potrzeb finansowych mogą zmienić się na niekorzyść nasze regulaminy wynagradzania w tych elementach, na które organ prowadzący ma wpływ, czyli dodatki funkcyjne, dodatki za wychowawstwo, no i te inne elementy, o których samorząd decyduje. Także to też może być taka konsekwencja. Słucham? Państwo jako związek macie policzone te koszty? Nie, no my nie mamy, bo my nie jesteśmy w stanie tego policzyć. My tylko bazujemy na tym, co my dostajemy od samorządów, które po prostu no, powoli przymierzają. No, no mamy te dane, które samorządy, które korporacje samorządowe dały, no to jest w granicy. Ale dane już macie, tak? Czyli no to miliard złotych. Rozumiem. To dlaczego sekcja krajowa o tym głośno nie mówi? Solidarności? No o tym mówię. Poproszę. No przed chwilą pan sam powiedział, że pani minister mówi, że będzie to bezkosztowa reforma. Mówiła, że nie. No, tak mówiła. Tak mówiła. I mówiła. Mówiła. Nie, no już teraz nie mówi, że tam jest około 900 milionów. Pytanie jest proste. Dlaczego sekcja krajowa nie mówi nic o informacjach na temat kosztów, jakie poniesione zostaną, skoro takie informacje. Ale ja reprezentuję Związek Nauczycielstwa Polskiego. No do pani. Mówi. Owszem. Mówi i właśnie mówiła o tych kosztach. Gdzie w mediach ja to mogę usłyszeć? Ja nie mogę odpowiadać za mediów. Gdybyście Państwo mnie postawili w tych mediach, to ja bym to powiedziała, co dzisiaj tutaj mówię. Ale moi drodzy, wydaje mi się coś trochę dziwnego, a mianowicie nie przyszliśmy tutaj jak gdyby wzajemnie się rozliczać, tak? Tylko przyszliśmy występując w obronie tego, co jest i dobra naszych dzieci.
Więc trudno w tej chwili postawić tak sprawę, że dlaczego Solidarność nie występuje w mediach. Ja nie wiem dlaczego, bo ja, jeżeli mogę, gdziekolwiek jestem proszona przez telewizję olsztyńską czy przez radio, to ja tam występuję i mówię to, co dzisiaj do Państwa mówię. W związku z tym... Z mojego... Nie, przepraszam bardzo. Po pierwsze, no to ja tłumaczę. Nie, proszę Państwa, trzeba też się zastanowić, czy Pani... Dobrze, a ja zapytam w takim razie, czy Pani jest w stanie zrobić to, żeby w Sejmie posłowie Nowoczesnej przekonali posłów PiS, żeby nie głosowali za ustawą. Czy mamy takie reakcje? Ale ja przepraszam, ale proszę Państwa, ja jestem debaty prowadzącą i pozwolę sobie tutaj zabrać głos. Znaczy nie spotkaliśmy się na pewno po to, żeby teraz się sobie, tak jak Pani powiedziała, wyciągać co, czego kto nie zrobił, bo się pojawiają bardzo negatywne emocje. Może lepiej myśleć o tym, co my jeszcze możemy zrobić wspólnie, żeby jakoś tej sytuacji zaradzić, bo jeżeli teraz będziemy sobie nawzajem wyciągać czego kto nie zrobił, to podziały się pogłębią i tak naprawdę to nic z tego nie wyjdzie. Zastanówmy się może, co my jeszcze możemy zrobić wspólnie, wszyscy, i rodzice, i związki zawodowe, i nauczyciele. Mieliśmy rozmawiać dzisiaj o tym, jakie skutki przyniesie ta reforma o strudzie. I Państwo macie teraz okazję, żeby zapytać o pewne konkrety, a na koniec spróbujemy się zastanowić, co my wspólnie moglibyśmy jeszcze zrobić. Czy spośród rodziców jest ktoś, kto chciałby zadać pytanie albo ma jakąś wątpliwość, czy do Państwa, czy do przedstawicieli władz miasta, bo skoro przyszliście Państwo jako rodzice, to zapewne z jakąś wątpliwością. Tak, proszę bardzo. Musi Pan podejść. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Waldemar. Ja się podzielę jedną refleksją i mam pytanie. Przede wszystkim ta kanapa bardzo mnie smuci, bo 17 albo 16 lat temu, nie pamiętam, to ja kiedy siedziałem na tej kanapie, jak była wprowadzona reforma i wprowadzane były gimnazja. Jako sekretarz miasta byłem odpowiedzialny za przygotowanie tych wszystkich zmian i pamiętam wiele różnych możliwych dyskusji i każda zmiana niosła niepokój. A dzisiaj po tych 17 czy 16 latach mamy efekty tej reformy. Moim zdaniem udane, bo mam dwoje dzieci, jedno już skończyło gimnazjum, a drugie właśnie za chwilę skończy. Nie dziwię się, że nie ma nikogo dzisiaj z urzędu, bo oni się po prostu wstydzą tego, co mają zrobić. A niestety też nie mają na to do końca wpływu, no bo to jest to decyzja rządowa. Ale wracając do tego, co możemy zrobić, to mój ogromny apel przede wszystkim do Związku Zawodowego o Solidarność, żeby się przełączyła mocno, uczciwie i rzetelnie. My jako rodzice też łącznie z Państwem będziemy Was wspierać, wychodzić i demonstrować. Przynajmniej może uda nam się przesunąć tą reformę o rok, odbyć te konsultacje społeczne, porozmawiać, wziąć pod uwagę te dyskusje, które dzisiaj się toczą i być może wypracujemy coś wspólnego. Bo inaczej no, czeka nas naprawdę katastrofa edukacyjna naszych dzieci. Znaczy moje pytanie jest, jak mocno się cofniemy w rozwoju edukacyjnym naszych dzieci, jeżeli ta reforma zostanie wprowadzona w porównaniu do Europy, gdzie funkcjonuje ten system, który mamy dzisiaj w Polsce. To znaczy, no, my tutaj nie jesteśmy w stanie na takie pytanie odpowiedzieć. Czy ja mogę odpowiedzieć Panu? Bardzo proszę. Że Pana nie mamy dla tego pojęcia, jak bardzo się cofniemy, bo podobno mamy dyskutować tutaj o konkretach, to ja znam kolejne pytanie, o jakich konkretach mamy dyskutować. Kiedy nie mamy żadnych konkretów. Jedyny konkret, jaki mamy, to jest 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum i szkoły, powiedzmy sobie, branżowe. I nie wiemy nic więcej. Więc rozmowa o konkretach, jak pisarze, porozmawiajmy o konkretach. Co Państwo możecie zrobić? O czym my mamy rozmawiać? Nie ma podstawy programowej. Nie ma rozkładów, nie ma programów nauczania. O czym my możemy? My nie wiemy, jaki będzie przydział godzin, jakie będą siatki godzin. O czym my mamy rozmawiać? Jak ja słucham, jak Pani mówi, niech Państwo przekonają się posłów Nowoczesnych, to Państwo jesteście w związku. My tutaj jesteśmy, bo nasza obecność i Pani, przepraszam, żeby nie było, że ja tylko do Pani mówię, tak? I Pani, i Pan. Nasza obecność świadczy o czym? O tym, że nam leży na sercu dobro oświaty, dobro naszych dzieci, tak? Natomiast my, przychodząc tutaj,
dajemy Państwu sygnał, znak, że to Państwo macie się starać, a nie my mamy przekazywać w sposób nowoczesny, bo Państwo jesteście związkiem, nie my. Dyskusja w tej chwili na jakikolwiek temat merytoryczny o konkretach, proszę mi powiedzieć, o jakich konkretach. To znaczy właśnie, widzi Pan, konkretem jest to, że nic nie wiadomo. No to na co rozmawiam? Na się najlepiej, a to proszę Pana przeszedł. Najlepiej się w ogóle nie spotykać i w ogóle nie rozmawiać, nie dyskutować. Znaczy, jeśli rozmawiamy o konkretach... Związki zaczęły wywarły jakieś, nie wiem, bo od tego są związki. My spotykamy się po to ze związkami, żeby związki wiedziały, że od dołu ludzie chcą tego, żeby związki reagowały. A związek jeden reaguje bardziej, mniej, to jest kwestia oceny. Tak, spotkanie nie było po to, żeby spotkać się ze związkami, rozmawiać ze związkami. To są nasi goście, którzy mieli tutaj zabrać głos. Konkretem jest to, że nic nie wiemy. Myślę, że też nie do końca jest Pan sprawiedliwy, mówiąc, że związki nic nie robią, no bo to nie jest prawda. Ale mam do Pana pytanie jako dyrektora liceum, bo tutaj padło pytanie o szkoły średnie. Czy Pan mógłby się wypowiedzieć jako dyrektor liceum ogólnokształcącego, bo Was też to w pewnym momencie dotknie, reforma, jeśli wejdzie. Jakie jest Pana zdanie? Co Pan uważa? O czym chce Pani usłyszeć? Jeżeli powiem tak, że wydłużenie okresu nauczania do 4 lat, jak najbardziej za. I nic poza tym. Bo nic więcej nie wiem. I tylko tyle. Dlatego się pytam, o czym mamy rozmawiać. Dla szkół ponadgimnazjalnych wydłużenie okresu kształcenia o rok jest korzystne. Z wielu względów, ponieważ młodzież będąca dłużej w szkole, na pewno to jest okres bardzo intensywnej nauki, przyswaja więcej wiedzy. Tak? Ze względu, powiedzmy sobie, organizacyjnych dla mnie jako dyrektora, 4 lata w szkole to są dodatkowe godziny dla nauczycieli. I tutaj też uważam, że pan minister nie do końca mówi prawdę, mówiąc, że nikt nie straci pracy. To nie jest prawda, bo w chwili obecnej w ogólniaku, którym uczy się prawie 500 osób, ja mam jednego geografa, tak naprawdę, który nie ma etatu. Nie ma etatu dla biologa jednego, dla fizyka. Fizyk musi uzupełniać godzinę etatu przyrodą i edukacją dla bezpieczeństwa. Więc dla mnie, jako dla dyrektora, który być może będzie albo nie, bo nic nie wiadomo, bo idą no to fajne czasy, dla mnie jest to korzystne o tyle, że moi nauczyciele będą mieli więcej godzin. Ja muszę o nich zadbać i o dzieci. I tylko tyle. I mówienie, że na przykład nauczyciele czy szkoły po formach gimnazjalnych w tym nie uczestniczą. Uczestniczą jak najbardziej, tylko dajcie mi siatkę godzin, żebym ja wiedział, czego ja będę miał uczyć i w jakich ilości. 4 lata jak najbardziej, proszę bardzo, to jest okej. Ale może w ogóle zrobić dla Was godzin, ponieważ zwalniali nauczyciele na mocy porozumienia, na przykład między władzami miasta a powiatu, będą zatrudniani w szkole średniej. Właśnie to są te takie przekłamania medialne, ministerstwa. Musimy doprecyzować. Nie ma takiej możliwości prawnej, żeby organ prowadzący w sposób formalny kreował politykę kadrową albo jeszcze minister czy kurator. Nie? Oczywiście w przestrzeni medialnej to funkcjonuje, że nikt pracy nie straci, że takie rozwiązania znajdziemy. Nie ma w tych projektach ustaw żadnych takich rewolucyjnych zmian, które by tworzyły nową jakość. Jest to, co do tej pory było w karcie nauczyciela, jest artykuł 20, może on trochę jest odwrócony, że najpierw dyrektor przenosi w stanie czynny, a na wniosek nauczyciela następuje rozwiązanie stosunku pracy, są te same odprawy. Nic tu rewolucyjnego nie mamy. Ja chcę powiedzieć tak, że pani minister w rozmowach z nami w wakacje obiecała, że podstawy programowe będą do 25 sierpnia. Mamy... Jedną rzecz, tylko przepraszam bardzo, że przerywam. Ja dzisiaj przez przypadek panią minister słyszałam Bogdana Rynalackiego, która powiedziała z tym swoim tak uśmiechem, podstawa programowa już jest, panie redaktorze, gotowa. A to jeszcze nie było. Ma zostać wypuszczona do końca listopada. Natomiast my tu zastanawiamy się, co jeszcze można zrobić. Tak, wydaje mi się, że na pewno konkluzją z tego spotkania jest to, że przed nami jako nauczycielami jest pewne zadanie, żeby rodzicom tłumaczyć, na ile to może być groźne dla rodziców i dla ich dzieci. Po drugie, wydaje mi się, że jednak musimy jakoś presję, jako społeczeństwo, jako organizacja, jako środowisko wywrzeć na lokalnych posłów PiS-u. Ja już wspominałem o tym. Tam, gdzie ja organizuję, zapraszam posłów PiS-u. Ja w Szynie organizowałem takie duże spotkanie w Domu Kultury. Specjalnie wybrałem dzień, kiedy 4 posłów PiS-u i senator, nauczycielka, pani senator Kupiczko, dyrektorka szkoły w Ełku, w tym dniu miała w Szynie dyżur. Żeby już im kłopotu nie robić, żaden nie przyszedł z parlamentarzystów PiS-u na spotkanie.
Był pan kurator, były dyrektorzy departamentu, ale jak rodzice zaczęli zadawać pytania, jak nauczyciele zaczęli zadawać pytania, no to oni nie byli w stanie na te pytania konkretnie odpowiedzieć. Oczywiście słyszeliśmy jak mantrę, że wszystko jest przygotowane, że nie ma się co martwić i wszystko będzie super i perfekt. Natomiast kiedy rodzice zaczęli zadawać konkretne pytania o obowiązek szkolny, o sytuację dzieci, które zaczną naukę w wieku lat 6, jak się one znajdą na rynku pracy, od kiedy będą mogły pracować, bardzo konkretne pytania, już nie było żadnych odpowiedzi. Ja się pytałem o kwestie dotyczące podstawy programowej, kto pracuje nad tymi podstawami, dlaczego ci eksperci tak się często zmieniają, kto pracuje nad podstawą programową do szkoły branżowej, no to usłyszałem tylko, że tak, jest taki zespół, ale pan kurator nie jest w stanie powiedzieć, kto tam pracuje. Wydaje mi się, że jeżeli kurator przyjeżdża albo poseł przychodzi na spotkanie, to powinien być merytorycznie przygotowany. No a niestety, oprócz tych takich komunałów, które się słyszy, więcej nic ze strony kuratorium. Wiem, że teraz kuratorium jeździ, spotyka się z radami pedagogicznymi, z samorządowcami, no ale z tych spotkań niewiele tak naprawdę wynika. Ja mimo wszystko wierzę, że przy mocnym zorganizowaniu się społeczeństwa, a wydaje mi się, im więcej rodzice będą wiedzieli na ten temat, to te obawy będą tym większe, tym bardziej będą rodzice się organizować. I tak jak mówię, jeżeli Bożenka uda wam się, bo wiem, ja tu mam stanowisko regionu wielkopolskiego jednoznaczne, przeciwne reformie. Może jak wy naciśniecie, to jeżeli wasza centrala, już nie mam na myśli sekcji krajowej, nie? Sekcji krajowej, tylko Solidarność jako związku, to naprawdę będzie nam łatwiej coś zrobić z tym problemem, a może nawet uda się zatrzymać te zmiany, czy też przynajmniej przesunąć. Przepraszam, po dzisiejszej wypowiedzi pani minister, ja myślę, że już jest pozamiatane. Tak jak mówią wulgarnie, jakby walec przejechał, była jej treść wypowiedzi. No, my jako myślę, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwe środki oddziaływania. Ja sobie przypominam, już nie pierwszą manifestację robię, organizuję na poziomie województwa, to tak zazwyczaj wysyłaliśmy 15 autokarów. Teraz pojechało 25 autokarów, nie? Naszego województwa. Kilka busów. Część osób pojechało no, prywatnie, bo tam dzieci mają różne sytuacje. Także około 1500 osób z naszego województwa było. Ja byłem świadkiem, jak rodzice z Olsztyna dzwonili do nas, czy są jeszcze wolne miejsca, bo chcą jechać. Także to był taki budujący obraz, to środowisko rodziców zaczyna się coraz bardziej organizować. No, ja wiem, że nie będzie łatwo, ale ja sądzę, że dalej musimy działać i dalej ja będę uczestniczył w tym, będę na każde zaproszenie pozytywnie reagował, będę przyjeżdżał, będę jeździł, będę się spotykał. Nie wiem, będziemy z posłami PiS-u rozmawiać, ja rozmawiałem z wojewodą, cały plik dokumentów mu dałem, prosiłem, żeby w tym swoim środowisku spokojnie pochylili się nad tymi materiałami, nad tym, co mówią naukowcy, nad tym, co mówią samorządowcy, nad tym, co mówią dyrektorzy, nad tym, co mówią rodzice. Dostał konkretny materiał, konkretne dokumenty, żeby mógł sobie przeczytać. Wojewoda też jest nauczycielem, no był nauczycielem. Wicewojewoda podobnie, tylko no niewiele z tego. Chcę powiedzieć, że ja również spotykałam się i z kuratorem, spotykaliśmy się jako tutaj sekcja regionalna jeszcze przed, to już było półtora miesiąca temu i przedstawiliśmy mu nasz punkt widzenia łącznie z argumentami, bo wtedy jechał na spotkanie z panią minister. 7 grudnia spotykamy się z panią wojewodą i z pewnością będziemy mieli takie stanowisko, o którym ja tutaj państwu dzisiaj mówię. Więc to nie jest tak, że niczego w tym zakresie nie robimy, co można. Ja zgadzam się tutaj z panem i uważam, że jeżeli już to miało być, to na pewno trzeba to byłoby odsunąć o rok co najmniej, żeby można było spokojnie się do tego przygotować, a przede wszystkim, żeby mogły samorządy też się przygotować do tego, bo one w obecnej chwili, dlaczego ja się tak boję też o miejsca pracy dla pracowników, dlatego że samorządy będą się martwiły przede wszystkim o swoje dobra materialne, czyli o budynki, żeby one były odpowiednio zagospodarowane, tak? I żeby spełnić te wymogi prawne. Natomiast pracownicy i nauczyciele będą na drugim planie, tak?
bo gdzieś tam w rezerwie budżetowej okaże się, że można jeszcze te pieniądze na odprawy dostać, więc z mojego punktu widzenia trzeba by było zastanawiać się nad takimi ruchami, które spowodują przynajmniej odsunięcie tego, żeby nie miało to takiego tempa i żeby było dobrze wtedy dopiero przygotowane. Tak jak Państwu to przeczytałam na samym początku, takie jest nasze zdanie. Czy może ktoś z Państwa jeszcze jakiś głos chciałby zabrać? Wiem, że 1 grudnia władze miasta będą się spotykać z dyrektorami szkół ostródzkich, żeby rozmawiać o tym, jak to ewentualnie po wprowadzonej reformie, jak będzie wyglądać struktura szkół. Więc miejmy nadzieję, że wtedy będą mogli przekazać informacje jakieś bardziej szczegółowe i więcej faktów i konkretów zarówno rodzicom, jak i nauczycielom. A nam wszystkim bardzo dziękuję Państwu za to, że Państwo przybyliście odważnie i zabraliście tutaj głos, chociaż na pewno nie jest łatwo, bo różne głosy się można spotkać, więc bardzo dziękuję jako nauczycielka. Chcę jeszcze powiedzieć Państwu, że ja mam taki materiał, gdzie koledzy pani minister, ministrowie swoje stanowiska zajmują, które są bardzo, bardzo, bardzo krytyczne do tego, co pani minister przygotowała. Wręcz Rządowe Centrum Legislacji podsumowuje te projekty jako ustawy blankietowe, gdzie bardzo dużo jest takich odnośników, że w rozporządzeniach będą pewne rzeczy regulowane, a to jest niedopuszczalne. I no, ten poziom przygotowania tych projektów ustaw, został bardzo mocno skrytykowany przez poszczególnych ministrów, między innymi w kontekście środków unijnych. Wiele gimnazjów jest w programach unijnych, dostaje środki unijne. Co będzie, kiedy te gimnazja będą zlikwidowane? 10% samorządów zaciągnęło unijne pożyczki na budowę gimnazjów. Co będzie z tymi pożyczkami? W jaki sposób te problemy będą rozwiązane? Także masa wątpliwości, pytań samych przedstawicieli rządu. O tym się głośno nie mówi, nie, bo to dla nich nie jest wygodne dla rządu, ale tak rzeczywistość wygląda. Ja to mam czarno na białym, te materiały przy sobie, wszystko mam przygotowane. To nie jest tak, że ja sobie mówię tak, jak politycy mówią i tam dużo rzeczy mówią, mądrych, głupich, prawdziwych, nieprawdziwych. Ja staram się, że to, co mówię, żeby mieć konkretne przykłady, konkretne materiały, dla czego, jak ktoś by mi zadał pytanie i chciał, żebym posłużył się materiałami, a to wszystko ma. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że jeszcze jest, jak gdyby jeszcze jest jedno takie pole, w którym można o tym dyskutować, a mianowicie pani minister, tak jak zapowiedziała, w mediach powołała zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Pierwsze spotkanie tego zespołu odbyło się 18 listopada. Przygotowano tam zakres tematyczny, 4 zespoły problemowe są i ono faktycznie bardzo mocno dotyka nauczycieli, bo tam są sprawy karty, jak gdyby powiedziane, jak to wygląda i co ma, może nie tyle co ma być, ale jakie będą zagadnienia poruszane. I w tym zespole biorą udział przedstawiciele ministerstw, biorą udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i biorą udział 3 reprezentatywne związki zawodowe, czyli Solidarność, ZNP i Forum Związków Zawodowych. Więc to też jest jednocześnie takie forum, w którym no, władze będą mogły wysłuchać, jakie jest nasze zdanie i co my myślimy na ten temat. Natomiast tak samo jak w przypadku reformy, tempo prac tego zespołu jest galopujące, bym tak powiedziała. Zakres zagadnień jest niezmiernie szeroki, łącznie z rozwiązaniami finansowania oświaty w kraju, jak to ma się odbywać, jak ma wyglądać wynagrodzenie nauczycieli. A zakończenie prac, tak przynajmniej zostało zaproponowane, ja uważam, że to jest po prostu niewykonalne i takie stanowisko myśmy podjęli we wtorek rozmawiając i wysyłamy to do sekcji krajowej, że podsumowanie pracy tego zespołu ma być w kwietniu.
To wszystko ma być wypracowane w firmie. 20% podwyżki będzie, to niech konsumują w kwietniu. Nie sądzę, bo wiesz o tym, że dostaniemy od 35 do 68 zł brutto. Także życzę nam... Znaczy tak, no Państwo wiadomo, tutaj są ze związków zawodowych nauczycieli, więc też poruszają te tematy, tak, ale rzeczywiście najbardziej ta reforma dotknie dzieci, więc zadanie domowe jest zarówno dla rodziców, jak i dla nas nauczycieli, żeby jak najwięcej mówić na temat tego, jakie skutki ta reforma może przynieść, bo znaczy tak naprawdę to, co wiadomo, to na razie nic nie wiadomo. Tego nikt nie słucha. Państwo mówią, że wszystko jest tam, powiedzmy, gdzieś są sygnały i do sekcji krajowej i tak dalej. I tego nic jest, nie słucha. Dzisiaj pan prezydent na zjeździe, czy wczoraj, tam gdzieś w Gliwicach, to ten sam z wodą śnieconą ze strzykawką na niego biegł, że będziemy się uczyć jedynej słusznej historii. Życzmy sobie wszyscy, że jeszcze sprawa nie jest przesądzona, róbmy to, co się da. Tak, bądźmy też mniej podzieleni, a bardziej skonsolidowani, będzie na pewno wtedy łatwiej, miejmy nadzieję. Dziękujemy Państwu bardzo, że przyjęliście.